Dzisiaj kolejny dzień wielkanocny. Jak wspomniałem wczoraj, te święta raczej nie dwudniowe, ale ośmiodniowe, ponieważ cała oktawa, każdy jej dzień jest równy temu świętu, które przeżywaliśmy wczoraj. Wartość i przesłanie Wielkanocy jest tak wielkie i tak ważne, właściwie najważniejsze, że warto się delektować tą treścią, jak najznakomitszą potrawą, delektować się nie tylko jeden czy dwa dni, ale właśnie cały tydzień, aż do Niedzieli Miłosierdzia. Z tej racji Kościół zaprasza nas i zachęca, abyśmy nie tylko świątecznie, w pierwszy i drugi dzień, ale także w dniach oktawy ofiarowali Bogu ten czas, nie żałowali tego czasu, aby przyjść na mszę świętą i rozsmakowywać się w tej treści, w tym, co daje nam Bóg, jeśli chodzi o orędzie paschalne. W pierwszym dniu wspomniałem o tym, jak się narodziła niedziela, jako pierwszy dzień tygodnia. Dla tych, którzy byli pierwszymi wyznawcami, dla Żydów, pierwszym i najważniejszym dniem był szabat, czyli sobota. To oni musieli mentalnie, ci pierwsi wyznawcy, przestawić się jakby na inne tory. Musieli przerzucić tę zwrotnicę, żeby już nie szabat, ale właśnie niedziela stała się dla nich pierwszym, rozpoczynającym wszystko dniem. To właśnie w niedzielę Chrystus zmartwychwstał i dlatego do kalendarza na całym świecie, no może poza Chinami czy jakimiś nielicznymi krajami, gdzie mają swój, weszła właśnie niedziela jako dzień zmartwychwstania. Pierwszy dla wszystkich wierzących. Dzisiaj idziemy dalej, aby rozważać treść wielkanocną i oto Kościół daje nam opowiadanie zawsze w poniedziałek wielkanocny, bardzo mocne opowiadanie o tym, jak prężnie i odważnie i z mocą zaczął działać pierwszy Kościół pod przewodnictwem Piotra. I jest nam przypomniany dzień Pięćdziesiątnicy, czyli już 50. dzień po zmartwychwstaniu. Już jest ten czas, kiedy Kościół dojrzał i stanął na nogi, poukładał sobie wszystko, co się stało, bo można powiedzieć, poranek zmartwychwstania to był jeszcze jeden wielki chaos. Nie wiedzieli, co się stało, dlaczego grób jest pusty. Nie mogli sobie przypomnieć wszystkiego tak od razu, co Jezus powiedział, a On wszystko mówił, co będzie. I dlatego ten chaos, to zaskoczenie, ten pusty grób spowodował, że oni jeszcze nie byli gotowi ogłosić tego światu. I potrzebny był czas 50 dni zakończony zesłaniem Ducha Świętego. I wtedy Piotr, apostoł, wraz z 11 apostołami przemówili, stanęli i przemówili razem, jednym głosem. Kochani, jeśli jakieś mielibyśmy słowa podkreślić i uczynić najważniejszymi w tej naszej takiej mowie kościelnej, w tym języku religijnym, w przeżywaniu naszej wiary, to słowo razem jest niezwykle ważne. Że tam nie przemówił Piotr, a reszta nie wiadomo gdzie była, oni stanęli razem. I to, co mówił Piotr, Piotr wyrażał zdanie wszystkich pozostałych apostołów. Oni mówili jednomyślnie. Dlatego tak ważne jest w Kościele, ważna jest osoba Piotra i to przemawianie razem, kiedy jest na przykład sobór, kiedy jest właśnie konklawe wybierające głowę Kościoła, kiedy są różnego rodzaju zebrania biskupów. Bardzo ważne, aby wszyscy podpisali się pod jednym zdaniem, pod tą samą treścią. Razem. Taka kolegialność w Kościele, czyli
jeśli my wszyscy razem opowiadamy się za tym, to jest większa skuteczność. To słowo razem wyłowił też święty Wincenty Palotti, dany nam jako patron po świętym Tomaszu. To jest bardzo ważne. Było ważne dla niego w jego życiu, że to, co może zrobić pojedynczy katolik wierzący, jest na pewno ważne. Ale jeśli wszyscy razem będą to robić, to będzie skutecznie. Kochani, gdy jeden z polskich sportowców, chyba teraz największy, Robert Lewandowski, dostał nagrodę, wiele nagród dostał, wiele wywiadów przeprowadzono z nim, gratulowano mu, to on powiedział, zawsze mówił: najważniejsza jest drużyna. Jeśli ja odniosłem sukces, to tylko dlatego, że gram w drużynie. Bez tej drużyny nie byłoby mojego sukcesu, bo piłka nożna jest grą zespołową. Taki przykład mały ze sportu. Akurat mnie to interesuje, więc zawsze tak wyławiam z tych sportowych jakichś wydarzeń taki obraz, który mógłbym przenieść właśnie na Kościół. Moi drodzy, Kościół to też jest gra razem. I tu nie ma sukcesów pojedynczych. Sam się będę modlił i sam będę działał. Chwalebne, że chcesz działać w dobrym, ale połącz wysiłki z innymi. I dlatego, moi drodzy, my jesteśmy razem też na mszy świętej, na modlitwie. Nie tylko sami odmawiamy pacierz przy łóżku, albo gdzieś tam jedziemy do pracy, bierzemy różaniec, czy tylko przychodzimy razem. I Pan Jezus mówi, jeśli dwaj albo trzej, jeśli razem, to jest gwarancja moja, że ja tam jestem. I właśnie ten Piotr stanął razem, żeby pokazać ludziom, zobaczcie, jesteśmy razem, jesteśmy mocniejsi, odniesiemy sukces. I zaczyna głosić pierwszą katechezę paschalną właśnie o losach Jezusa. Jakże pięknych, ale potem tragicznych, to co rozważaliśmy w Wielkim Poście. Ale wszystko zakończyło się bardzo dobrze. Bóg wskrzesił go, choć był skazany na porażkę, choć ta porażka była na krzyżu i hańba, i wydawało się, że koniec. Ale mówi Piotr, głosząc katechezę, zobaczcie, Bóg go wskrzesił, zerwał więzy śmierci, bo niemożliwe, żeby śmierć panowała nad nim. Nad Chrystusem nie może śmierć panować. I moi drodzy, ten przykład kolegialności, działania razem i właśnie tej katechezy, którą Kościół głosi już 2000 lat, tą samą, że było trudno, była porażka, było beznadziejnie już, ale Bóg z najgorszej sytuacji, z najtrudniejszej wyprowadził sukces, zwycięstwo. Wydawało się, że jest przegrana, ale odnieśliśmy sukces. Jakże to jest ważne w każdym Twoim, moim trudnym doświadczeniu w życiu. Każdy takie ma. Nawet dziecko. Bo przecież gdy płacze, to coś jest dla niego trudne. Coś jest dla niego trudne. Takie, że sobie nie może pokonać. To są takie pierwsze trudne doświadczenia. Potem człowiek dojrzewa i przychodzą inne trudy. Jest coś, co dotyka jakiejś grupy ludzi, całą rodzinę, coś trudnego. Jakże ważne, gdy są razem, gdy ten pojedynczy nie jest sam. Jakże ważne jest w tym doświadczeniu też naszego narodu i całego świata ta trudna sytuacja chociażby epidemii. Czy my nie potrzebujemy, aby być razem? Czy my nie potrzebujemy tego orędzia paschalnego, wielkanocnego, kiedy widzimy jakby pozorną porażkę, a potem zwycięstwo? Czy my nie potrzebujemy razem nasycić się tą Bożą gwarancją na zwycięstwo? Czy wtedy nie jest nam właśnie lepiej? Jakże potrzebujemy tego, co głosił święty Piotr? Jakże potrzebujemy tego Kościoła, który od początku był razem i zawsze, gdy był razem, to odnosił sukcesy i odnosił zwycięstwa.
tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami, mówił Piotr. Mówiąc, my jesteśmy świadkami, ma na myśli także wszystkich wierzących, wszystkich czasów. My, tutaj dzisiaj świętujący, dzisiaj tutaj obecni w Kościele, mamy być świadkami tego zwycięstwa. Byliśmy świadkami cierpienia? Byliśmy świadkami śmierci Chrystusa? A teraz jesteśmy, płakaliśmy i smuciliśmy się razem z Chrystusem? Śpiewaliśmy gorzkie żale? Chodziliśmy za krzyżem drogą krzyżową? Był to czas smutny i refleksyjny. A teraz Kościół głosi nam zwycięstwo. Po porażce i po trudzie przyszedł czas na radość, na chwałę, na zmartwychwstanie. Amen.